Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 14 lutego. Jest to środa popielcowa. Rozpoczynamy Wielki Post. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. A lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana. Niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami? Gdzież jest ich Bóg? Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Dzisiaj prorok Joel prowadza nas w Wielki Post, mówiąc: nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, przez post i płacz i lament. I to ma być dla nas perspektywa na tegoroczny Wielki Post. Post, płacz i lament. Ale kiedy Joel nam o tym mówi, to on zaczyna mówić o tej podniosłej atmosferze, która temu wszystkiemu ma towarzyszyć. Joel mówi, że post, płacz i lament nie jest po to, żebyśmy się upokarzali, umartwiali, ale jest po to, żebyśmy zaczęli sprzątać. Post, płacz i lament mają nas prowadzić do spotkania z Bogiem. Ma nas prowadzić do największej uroczystości, do zmartwychwstania. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.